Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z nowej gry Need for Speed World. W tej grze nie ma jakiejś takiej fabuły. Jedyne co robimy, to ścigamy się z innymi graczami, ale mamy mapki z Most Wanted Carbona. Właśnie jadę po mapce z Need for Speed Carbon. Most Wanted Carbon i brakuje niestety z Undercover mapki. Szkoda. Wow. Okej, więc jest to taka wczesna faza tej gry, zamknięta beta chyba, nie no, otwarta już beta. I możecie sobie dołączyć, pobrać tę grę, zagrać za darmo, no i grać z setkami innych graczy online. Gra nie ma dużych wymagań, więc jak macie dwa ziemniaki, cztery cytryny i butelkę wody, połączycie to kabelkami, to odpalicie tę grę bez problemu. No, dobieramy tutaj innych graczy, za chwilę będziemy się ścigać, mam piąty poziom. Na początku wybiera się swój pierwszy samochód, ja wybrałem sobie Nissana Silvia S15, zdaje się. No i startujemy. Nie wiem czemu oni wystartowali pierwsi, może mają umiejętności jakieś specjalne. Ale te umiejętności za moment wam też pokażę, bo to jest ciekawa sprawa. No i powiem wam, że bardzo przyjemnie się jeździ. Gra się jedną ręką, bo wystarczy, że macie klawiaturę i klawisze WSDA, czyli tak zwany wsad, i możecie bez problemu obsługiwać grę. Nic więcej wam nie potrzeba. Bardzo przyjemnie się jeździ, nawet używając klawiatury. Możliwe, że są tacy wariaci, którzy grają w tę grę na kierownicy, aczkolwiek myślę, że nie jest to potrzebne. Bardzo przyjemnie się tu jeździ, tak jak w Most Wanted, tak jak w Carbonie, nie no, myślę, że tak, bardziej tak jak w Most Wanted z 2005 roku, czy nie? Gonię tutaj, no powiem wam, mam taki początkowy samochód, już sobie tam jakieś części powsadzałem. Zaraz wam pokażę tuning, bo też jest bardzo ciekawy. Jest bardzo dużo różnych samochodów, które możecie sobie wybrać. Jest Aston Martin, jest Pagani Zonda, jest McLaren, jeden tylko niestety. Są Koenigseggi, jeden jest taki zwariowany. No ale zobaczcie, grafika wygląda ok. I można grać za darmo, nie? I powiem wam, że bardzo przyjemnie się gra, chociaż na początku, no, ma się ten początkowy samochód i jest ciężko przetrwać. Trzeba naprawdę dużo wyścigów poprzegrywać, żeby później jakiś tam wygrać, no. A nawet jeśli jeździsz praktycznie bezbłędnie, nie wiem czemu tak jest, może ja jestem jakiś słaby tutaj. No ale podoba mi się mój samochód i jakoś tutaj powoli pniemy się do góry. Na razie piąty poziom, ale spokojnie. Tutaj jest, są takie fajne aktywności, zaraz wam wszystko pokażę, na spokojnie. Wybieramy sobie po wyścigu karty, dostajemy tam jakieś pierdółki. I zobaczcie, tutaj jest mapa. I na tej mapie mamy do zbierania takie diamenty. Ja sobie zaraz je pozbieram. Teleportujemy się w to miejsce, gdzie te diamenty są. No i naszym zadaniem jest poszukać ich, tak? Tą mapkę możemy sobie skalować jak chcemy, pyk, możemy sobie tutaj chyba jakoś powiększyć. Tak, możemy sobie mapkę powiększyć, możemy sobie ją wyłączyć. To działa tak, jakbyśmy mieli jakiś pulpit w komputerze, czy nie? Ej, what? Ej, diamenty pokazują mi się na mapie. To chyba nie będzie takie trudne szukanie. To znaczy tak, pojawiają się na tej małej mapce, na tej dużej mapce się nie pojawiały. Ja tutaj mam też takie specjalne skille do tego samochodu, też wam zaraz to wszystko pokażę. Ten tuning, tylko pozbieram sobie diamenty. No i powiem wam, no pobierajcie, kurde, grajcie. Wiecie jak w to grać? I tak, po zebraniu tych diamentów, to jest tak, wchodzisz codziennie, zbierasz te diamenty i za to dostajesz chyba nowy samochód, nie jestem pewny. Albo trochę pieniędzy, albo jakieś inne nagrody. Samochody nie są tutaj drogie. Właśnie, to jest też fajne, że w tej grze nie musisz kupować jakiejś takiej gotówki za prawdziwe pieniądze. Wystarczy, że sobie jeździsz, zdobywasz tę kasę w grze tutaj i
możesz sobie kupić jakikolwiek samochód chcesz, tylko oczywiście dużo tej kasy musisz mieć, na przykład na jakiegoś tam supersportowego wózka, no to musisz mieć tam z 2 miliony czy coś. Jeszcze nie wiem, jakie są ceny tych wszystkich aut, bo mam 6 poziom, a te super bryki są na 24 czy 26 nawet poziomie, więc no, będę musiał trochę poczekać, zanim sobie kupię jakąś tam wymarzoną furkę. Powiem wam, że fajnie mi się jeździ tą Silvią, no ale póki co ona taka szybka to nie jest. Widzę, że nie tylko te klejnoty widać na mapce, ale też widać je na... no tak z daleka, mają taki promień do nieba, widzicie? Cyk, i wystarczy tą stronę pojechać. Tu jest jakiś inny, tu był jakiś inny gracz, ale zniknął mi, no kurde. Nie odblokowały mi się jeszcze wszystkie wyścigi, to dlatego, że... no, mam niski poziom. Aha, jeszcze odnośnie tych klejnotów, to jak zbierzecie wszystkie, to później możecie wbić następnego dnia i znowu je sobie zebrać. Ale jak nie wbijecie następnego dnia, nie zbierzecie je któregoś dnia z rzędu, no to chyba kończycie grę. Nie no, żartuję. Normalnie po prostu kończy wam się ten ciąg znalezionych diamentów i wtedy jest lipa, tu jakiś gracz sobie jechał. Patrzcie, co on tam miał, hamuj. Uj, te hamulce to słabe są w tym samochodzie. Proszę bardzo. Jaka fura. Odpicował sobie, zobacz. Wszystkie te malowania można sobie samemu zrobić na samochodzie, chociaż on chyba miał jakąś taką specjalną wersję tej fury. Zostało mi jeszcze dwa diamenty. Zapomniałem wam powiedzieć, że mamy taką realistyczną kamerę z maski. Mamy taką kamerę efekciarską z tyłu i jeszcze taką kamerę z oddali z tyłu. To się nazywa podążająca kamera. Szukam ostatniego diamentu, ostatni najgorszy. Czekaj, może wyjechałem z tego okręgu? Nie, dalej jestem. O właśnie, tutaj na mapce teraz macie zaznaczonych wszystkich graczy, którzy są w grze. No, chyba nie wszystkich nawet. Chyba ich jest więcej. Tylko się poukrywali albo tam jeżdżą gdzieś wyścigi. Brakuje mi trochę tego, że światła w samochodach w tej grze słabo działają i że chyba nie można trąbić. Nie wiem, którym przyciskiem się trąbi. No i przydałaby się obsługa padów, ale jest to gra w jakiejś tam wczesnej fazie, więc no nie ma co za dużo oczekiwać. Uuu, i się zacięła. O, dobra. Bardzo, bardzo mocna przycinka. Ale takie się zdarzają. Na szczęście niezbyt często. Mamy tu dużo rzeczy do robienia, można ścigać się z policją, uciekać policji, ścigać się z innymi graczami, tak jak wam pokazywałem wcześniej, gdy mnie wszyscy rozwalili, niestety. Chyba ostatni byłem. Teraz gdzie ja mam tutaj? O, już za daleko pojechałem. Muszę się wrócić do strefy, gdzie są diamenty. O, widzę już na mapce ostatniego diamenta. Szukałem go chyba jakieś 5 minut, naprawdę. Jeździłem w kółko, zamiast pojechać tam, gdzie trzeba. I cyk. Co my za to dostaniemy? Treasure Hunt Complete. Zobaczmy. Za pierwszy dzień zbierania tego dostanę... Czekaj... What? A, okej, okay. Reset to one day. Okej, okay, zobaczmy. Dostałem skill mod Extended Nitro. Okej, okay, zaraz wam pokażę, o co w tym chodzi. No właśnie, chodźmy sobie. Ty, ile kasy się dostaje, ho ho ho. A, kasy więcej dostaje. Już wam pokazuję, o co chodzi. Idziemy do garażu. No i tak wygląda sobie garaż, moi drodzy, zobaczcie sobie. Mamy swój samochód, możemy sobie tutaj obracać widok. Możemy zmienić furę, ale ja na razie mam tylko jedną. To nie ten samochód. No i tutaj mamy opcje chyba, które nas najbardziej interesują, czyli to, co możemy w samochodzie zmienić. I wizualnie, no może zacznijmy po kolei, więc tak, mamy skille. Skille wpływają na wiele różnych rzeczy, mamy tutaj kilka grup, mamy wyścigi i na przykład wzmacniają na moc nitro, niektórych power-upów, możemy mieć na przykład lepsze przyspieszenie na dragu, bo są tutaj też dragi.
Mamy coś takiego jak Rampage. To też wzmocnienie akurat jest power-upa jednego na pościgi. Natomiast ja sobie do samochodu dałem Collision Force, czyli ramowanie, czyli inaczej spychanie różnych obiektów. Nasz samochód nie jest taki wrażliwy wtedy, gdy zderzymy się z czymś, to straci po prostu mniej prędkości, nie? I to się przydaje, gdy rozwalamy jakieś tam mniejsze obiekty. I działa to też w wyścigach, co jest istotne, tak? Możemy do tego dodać jeszcze na przykład wzmocnienie jednego power-upa, który nazywa się chyba Juggernaut. Chyba tak. No, w każdym razie, tak, tu są wzmocnienia. Możemy na przykład sobie zrobić, żebyśmy zarabiali więcej kasy. Na przykład tutaj mamy zwiększenie kasy o 9% z pościgów. Pyk, ja sobie akurat to dodam, bo zaraz będziemy robić pościg. I tu mam jeszcze parę innych zobacz, Race Cash, nice. Dobra, Race Cash podniosłem sobie o 15%, stałe 15% z wyścigów. To się bardzo przyda, bo też zbieram sobie na nowe auto i tak dalej, więc dodajmy sobie to. To są rzeczy, które sobie wygrałem, biorąc udział w wyścigach. Nitrous Durations, nie używam nitra. Więc nie wiem, czy to sobie... Nie używam tych power-upów. Dobra, to mamy, no i to o to tutaj chodzi, nie? Dzięki temu nasz samochód może różne inne rzeczy robić, jak na przykład zarabiać więcej kasy, albo być lepszy na pościgach. Po prostu, nie? Ogarniecie sobie to. Aftermarket Shop. I tutaj się dzieją ciekawe rzeczy. Też wygrywamy sobie te części wizualne do naszego pojazdu. Mam zablokowane, bo nie mam hajsu. Ale są różne ciekawe bodykity. Nie mogę wybrać, nie mogę wam pokazać, mam za mało kasy, wydałem przed chwilą. Są spoilery. Pyk, możemy sobie wdać taki spoiler. Możemy wdać sobie taki. One nic nie zmieniają nam w prowadzeniu samochodu, jedynie tylko to, że po prostu samochód wygląda inaczej, nie? Możemy sobie usunąć spoiler, co nas nic nie kosztuje, więc... skorzystam. Dodatkowo tutaj miałem chyba jakieś części wgrane. Tak, felgi. Możemy sobie wymienić. Trochę kurde za duże. Pyk. Ale co ja zawsze lubię sobie wybierać w tych rzeczach, to jest obniżenie. Ach, stać mnie, super. I pyk, patrzcie na to. Fura obniżona do maksa, 15 tysięcy dolarów to kosztuje. Trochę trzeba pozarabiać, żeby tyle ten, no ale tu już więcej nic nie powkładam. No i po prostu sobie tutaj wybieramy, co chcemy wymienić i możemy sobie to wymienić, nie? Części jest naprawdę cała masa, no jest bardzo dużo tego. Mamy neony. Neonów też jest od zarąbania. No mnie teraz nawet nie stać, więc wam nie pokażę. No dobra, czyli to jest wygląd zewnętrzny. Kurde, zaczyna ta fura wyglądać. Teraz performance shop, czyli po prostu zwiększanie osiągów. Już sobie tutaj parę części powkładałem. Niebieskie, znaczy tak, różny kolor tych powiedzmy silników, tylko ogólnie części daje różne parametry do naszego samochodu, więc warto sobie skomponować takie ustawienie, jakie będzie dla nas najlepsze, prawda? Tutaj sobie ostatnio, powygrywałem sobie jakieś części, zobaczcie, tutaj mam czterogwiazdkowe jakieś hamulce, dwugwiazdkowe zawieszenie, tu mam jednogwiazdkowe, a widzicie, czyli mogę sobie dać na przykład to, pyk, dwugwiazdkowe, jakieś tam turbo, możemy sobie tutaj wyrąbać lepsze. Wtedy widzicie, że statystyki naszego auta windują się mocno do góry. Nawet o 100 punktów wyżej, to jest bardzo dużo. Dodatkowo mogę dodać sobie na przykład te hamulce. I już samochód mamy w klasie C, więc powinien być znacznie szybszy niż przed chwilą, nie? Tak, pyk. I pewnie pytacie się, ale jakie tu mamy samochody? No właśnie, samochodów też jest bardzo dużo, ale o tym za chwilę. Tutaj mamy sobie jakieś... Cyk. Jak to się... Już nie pamiętam, jak się to zwiększało. O, tu mamy... What? Czemu to jest jakoś odwrotnie? No dobra, nieważne. W każdym razie tu możemy sobie nakładać naklejki. Ta chyba była za darmo. Ty, wszystkie są za darmo. What? Ej, jakie gradienty wyrąbają. Ej, patrzcie, za darmo. Można sobie nakładać tyle naklejek, ile chcesz i nic one nie kosztują. Ale super. I patrzcie tych naklejek. Wow! Jest ich naprawdę super dużo. Jest ich naprawdę bardzo dużo. No. Czekaj, bo tu były chyba gdzieś gradienty, tak? Wow. Shine to się nazywa. To są chyba gradienty. Nie wiem.
Zobaczmy, co się stanie. Jak to nałożę. Full body vinyl. Nie mogę z nim. Czekaj, scale mode. To jest chyba. Nic się nie dzieje, dobra, to usuwam to. Na szczęście można usunąć. Niektóre nie działają naklejki dobrze, widzę. Ale tak, jest tego naprawdę dużo. Tu mamy na przykład, możemy założyć sobie to na maskę. Jakieś takie dziwadło możemy zrobić, nie? Raz, dwa, trzy. No nie wygląda to dobrze. Niektóre chyba można tak, kolor można zmienić, nie? Zone 1 i Zone 2. Możemy zrobić takiego czarnucha. Nie? Co wy na to? Słabo, wiem. Wywalamy to. Jeszcze będę się bawić tutaj w jakieś tam naklejki. Na razie sobie tak, o, tylko popróbowałem. No i oczywiście możemy zmienić kolor samochodu. I tutaj też mamy sporo opcji. Weźmy sobie, stać mnie na, no jakiś tam mnie jeszcze stać. W sumie stać mnie na wszystkie kolory. Ha, ha, ha. Weźmy sobie jakiś taki. Tutaj oddzielnie możemy też różne elementy samochodu malować. Możemy dać kolor jakiś tam ciemno-czerwony, pyk. I też oczywiście metalik możemy dać, pyk. I to wyjdzie nas 4000 za malowanie. Felgi dziwne, raczej bym dał je do jakiegoś SUV-a niż do takiego sportowego autka. Ale póki co nie mam innych, więc te mam, nie? No i tak, tutaj mamy car dealer. Możemy sobie zakupić furę, a? Chciałbyś mieć taką furę? No, chyba nie. No więc tak, możemy sobie wymienić na inną furę. Mamy Aston Martin, Alfę. Mamy no tak dużo tych samochodów, że szok. Łącznie 156 modeli, tak? Różnych wersji tych samochodów. Ogólnie jest w czym wybierać, tak? Na pewno ktoś znajdzie... Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. No, marki, mamy Bentley, Lamborghini, Koenigsegg, mamy Marussię, mamy Mitsubishi, różne ciekawe wersje tego modelu. Mercedes, muszę sobie ogarnąć któregoś, ten mi się bardzo podoba. Pyk i Poganin. Proszę bardzo. No, gdybym miał odpowiednią ilość kasy, sorry, gdybym miał odpowiedni poziom, to bym widział, ile to kosztuje, ale podejrzewam, że z parę milionów. No, a ja mam swoją Sylwię, ale co? Znacznie sobie ulepszyliśmy ją. I zobaczmy, jak to teraz śmiga. Zawsze, przeważnie, przegrywałem wszystkie wyścigi, w jakich brałem udział. Albo byłem na przedostatniej pozycji. Chyba, że grałem jeden na jednego i ktoś miał podobny poziom. No to wtedy udało mi się nawet jakąś tam pozycję zdobyć, nie? No dobra, wyszukujemy sobie wyścig. I welcome to Plymouth. Tak się to chyba czyta, mam nadzieję. No i zobaczmy sobie, jak mi pójdzie. I startujemy i poszli. Aha, bo to jest ten taki krótki wyścig. No i tak, gra się jedną ręką. Chciałbym, żeby dodali obsługę pada tutaj. Nie wiem, czy dodadzą. Zobaczymy. Ty, ale sporo szybsza jest furka, bo już nie wyrabiam na zakrętach. Nie mieści się. Okej. Okay. Tu już ktoś Porsche'awy ma. Jakieś tam... No dużo lepsze samochody od tego mojego. Wymiatają ludzie. Ale spoko, ja się nie poddaję. Pyk. Już nie pamiętam, jak ten wyścig... Ja go chyba nie jechałem, teraz go chyba odblokowałem. Mam poziom teraz 10. 10 poziom już mam. Czy 10 nabijam dopiero? Nie, 9 mam. 10 nabijam, ale patrzcie, mimo że furkę dosyć mocno ulepszyłem, tak, to dalej jakoś trzymam się gdzieś tam z tyłu. Ale już widzę ich chociaż na mapce, więc na pewno jakaś poprawa jest. Ich to znaczy moich przeciwników, tak? Jest jakaś tam poprawa, nie? Wow. Oh. Tak, jakaś tam poprawa jest. Wow, ile tu osób jest. Strasznie dużo w tym wyścigu.
Powiem wam, że synchronizacja nie jest na najwyższym poziomie, ale chyba to nie jest tutaj najważniejsze. Myślę, że dużo można tutaj powygrywać znajomością trasy. I starać się jak najmniej zwalniać swój samochód. Na zasadzie po prostu jak najmniej się zderzać z obiektami. No i oczywiście nie spychać się z innymi, bo to zabiera najwięcej prędkości. Przede mną jakaś przykokrzona Silvia z bodykitem, ale wygląda na to, że mamy dość podobne osiągi samochodu. Nie wiem, czy uda mi się. Powinno mi się udać go pokonać. Cyk. I proszę bardzo, jest mój. Jedź na skocznie, to zwolnisz. O, i on teraz przy lądowaniu powinien mocno zwolnić. I powinienem móc go wyprzedzić. Oje, znacie te sztuczki. Do widzenia panu. Tak, jego Silvia była na dość podobnym poziomie, jeśli chodzi o osiągi. No i teraz mam przedostatnie miejsce, więc super. I dostałem trochę więcej kasy niż normalnie, dlatego że mam te wszystkie bonusy do samochodu. To jest takie skille, o których wam mówiłem. No i jedziemy następny wyścig. Już znacznie dłuższy. Się nazywa Starlight Road, czy coś takiego. Zobaczymy, jak tu mi pójdzie. No już powiem wam, na starcie nie odstaję aż tak bardzo, więc może uda mi się nadrobić trochę wyścigu, zobaczymy. Póki co idzie fajnie, znaczy pomijając to, że jestem na ostatnim miejscu, ale spokojnie. W tej grze, mówię, znajomość wyścigu, znajomość trasy bardzo dużo daje i w nieoczekiwanym momencie możesz zdobyć prowadzenie, jeśli oczywiście dobrze rozegrasz swoją jazdę, tak? Ja staram się nie używać tych power-upów, nie wiem, jakoś tak... Wolę chyba bardziej skillowo jeździć. Jakieś takie mam... Taką mam zasadę, może tak powiedzieć. Zobaczcie, on sobie użył teraz nitro. Ja trochę tam przyspieszył, ale... Nie wiem, myślę, że dużo lepiej bym go mógł rozwalić, gdybym znał traskę, tak? Nigdy tych power-upów jakoś tak nie używam. Ło i się rozwaliłem. Chyba tutaj ktoś sobie z krutasem pojechał. Cyk. Po wyścigu sprawdzę, jakie oni mają rzeczy w samochodach. Chociaż to jest klasa C tego wyścigu. I tutaj na przykład samochód z klasy A nie może wbić, tak? Nie może być tak, że na przykład w tej klasie wyścigu pojawi się auto, wiesz, z dużo wyższej klasy, nie? Z większą punktacją. Ale dałem, o nie, a już tak blisko byłem. Bym tego gościa pokonał. Na liście, tam jak widzicie na górze, jest pokazana... Jak to się nazywa? Kto jest pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Lista graczy. No a ja niby jestem na pierwszej pozycji, ale jak dojedziemy na wyścig, to się wszystko już ponaprawia, nie? Czyli każdy będzie na tej swojej. Pyk. No i powiem wam, że nie poszło mi. Niezbyt dobrze mi poszło. W ogóle mi nie poszło. Ale dostałem jakiś payday. Achievement complete. Trzecia pozycja, dobra. Oni mieli samochody, no trochę lepsze. Nieznacznie, ale jednak trochę lepsze mieli te samochody. A mimo to i tak udało mi się trzymać blisko, tak? I być na przedostatniej pozycji. Dużo... Ty... Jeszcze kasy dostałem, 9000. To teraz mam... Czemu mam tylko tyle kasy? Nie odświeżyła mi się, czy jak? A nie, bo ja miałem wtedy... Aha, bo ja wszystko wydałem na ten tuning prawie. Dobra, moi drodzy. Pewnie się zastanawiacie, o co chodzi, Luce, gdzieś ty grałeś w Worlda, nie? Tak jest. Nagrałem taki odcinek, który jest hołdem dla moich takich widzów z tych lat, kiedy zaczynałem nagrywać NFS World z głosem. Jest to pierwsza gra, którą nagrywałem właściwie z głosem, albo jedna z pierwszych. I zdecydowanie jedna z pierwszych, z której nagrałem tak bardzo dużo odcinków, tak? No i
kurde, była to fajna gra. Teraz jest jej reaktywacja. W innym odcinku pokażę wam, jak sobie ją pobrać, jak w nią grać, bo jest to bardzo proste i na pewno każdy sobie to ogarnie. Możemy grać w tego starego Worda. Natomiast ten odcinek chciałem nagrać taki pierwszy dla osób, które mnie tam gdzieś pamiętają z tego okresu, kiedy nagrywałem tę grę kiedyś bardzo dawno temu. No, myślę, że jakieś tam ciekawe wspomnienia przywołałem, niekoniecznie moimi filmami jako tako, ale po prostu, nie? Co to tutaj jest? Co to za strzałka na minimapie? Wow, a co to jest? Chyba jeszcze nie wszystko dobrze działa, nie? Bo tutaj są jakieś dziwne kropki. Jakieś tutaj dziwne rzeczy są. Tutaj na minimapce coś się dziwnego pokazuje. Ale pewnie to z czasem będzie wszystko naprawione, nie? Naprawdę dużo pracy osób, które programowały to wszystko i próbowały uruchomić tego NFS-a na swoich już takich serwerach, żeby można było w niego grać. Mam tylko nadzieję, że nie będzie jakichś tam problemów z prawami autorskimi do tej gry. Że będzie traktowana bardziej jako mod albo coś takiego. I nikt się nie przyczepi, że to wiesz. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Need for Speed World. Fajnie to brzmi, co? Trzymajcie się, na razie, hejka.